Znajdujemy się w miejscowości Filipowice, gmina Zakliczyn, na gospodarstwie ogrodniczym Malik. Gospodarstwo to ma powierzchnię 4,5 hektara i na całości produkowany jest ogórek szklarniowy. Największym problemem w produkcji ogórka były choroby grzybowe, a najwięcej problemów stwarzało nam fusarium, przez które zamierały rośliny. W najgorszym okresie naszej produkcji zamierało 20% roślin. Na powierzchni 4,5 hektara to jest bardzo duża ilość. Po wyczerpaniu wielu substancji, środków i możliwości na jednym ze spotkań ogrodniczych dowiedzieliśmy się o środku AgroECA. AgroECA i AgroECA Protect zawierają substancję aktywną kwas podchorawy. Kwas podchorawy jest to naturalna substancja biobójcza, którą wszyscy mamy w swojej krwi. Największym wyzwaniem przy podawaniu AgroECA była forma amonowa w pożywce, która redukowała jego działanie. W poprzednich latach odkręcaliśmy podlewania, wypuszczaliśmy całą pożywkę z instalacji, czyściliśmy wodą i w ten sposób podawaliśmy AgroECA roślinom. Jeżeli przejdziemy na formę bezamonową, wtedy nie potrzebujemy żadnego czyszczenia instalacji, możemy go podawać na bieżąco z odpowiednim EC bezpośrednio roślinom. I dzięki temu mamy właśnie pewność, że substancja dochodzi do korzenia, do roślin i następnie w słoneczny dzień, ponieważ tu jest bardzo ważne, żeby roślina pracowała, były otwarte aparaty szparkowe, pociągnęła wodę z pożywką wraz z kwasem podchorawym. AgroECA Protect w naturalny sposób wzmacnia odporność roślin przeciwko chorobom grzybowym. W przypadku uprawy pana Tomasza było to fuzarium, natomiast korzystne działanie zauważamy również na choroby grzybowe takie jak mączniak prawdziwy, rzekomy, didymella czy szara pleśń. AgroECA Protect stymuluje wzrost i wielkość plonu. Lepsze odżywienie roślin potwierdza efekt zielonego liścia, wyraźnie widoczny w uprawie. Efekt zielonego liścia wynika z działania chloru dostarczanego z kwasu podchlorawego, który powoduje otwieranie i zamykanie aparatów szparkowych, co wspiera proces fotosyntezy. W gospodarstwie pana Tomasza AgroECA Protect podajemy przez zamgławianie lub oprysk. Korzystniejsze dla roślin jest zamgławianie, ponieważ nie wprowadzamy nadmiernej wilgoci do uprawy. Zamgławianie przede wszystkim stosujemy przy zamkniętych wiecznikach, natomiast kiedy zaczynamy je otwierać, przechodzimy na inną technikę aplikacji przez oprysk. Dzięki systematycznemu zamgławianiu roślin AgroECA zredukowaliśmy choroby grzybowe praktycznie do zera. Nie musimy używać innych substancji chemicznych do oprysków. Przez to rośliny są dużo zdrowsze, nie mają w sobie żadnych pozostałości. Możemy je sprzedawać jako zdrowe, czyste, bez chemii.